Dobra, i jeszcze jeden wariant sobie na sam koniec zrobimy. To już będzie ostatni, tylko taki najbardziej złożony. W sytuacji, jeśli przeciwnika chcemy zrobić faktycznie jakimś zwodem głowa-noga albo cięciem na nogę, ale on nam się zamyka w takiej trudno dostępnej twierdzy w postaci zasłony i zabrania nogi. Ciężko jest takiego przeciwnika rozgryźć. Chodź Piotrek na chwilę. Czyli zrobimy sobie tak, że idę mu na głowę i w pierwszym wariancie wpadam mu na zasłonę, on robi zasłonę i odpowiedź. Bum. W drugim wariancie ja go oszukuję z wodem głowa-noga i go trafiam. W trzecim wariancie pokazuję mu, tworzę zagrożenie, schodzę po nogę, ale on tą nogę zabiera i mnie trafia. Czyli na razie mi się wyślizgnie, wyjdzie mi, obroni się. Teraz hanging guard częściej dostaje. Uwaga. Pierwsze, jego zasłona odpowie. Dokładnie. Drugie, trafiam z wodem. Trzecie, zabiera nogę. Teraz niech to będzie cięcie na nogę. Tutaj od lewej do prawej. O, i ja dostaję. To ostatnie, właśnie. Czyli ten ruch. Broni głowy, broni nogi. I takiego przeciwnika dość ciężko jest rozgryźć, bo on ma bronione praktycznie wszystko. Wziąłem się pod uwagę, że no nie mogę tak stricte sportowo po prostu zaszarżować, przedłużyć natarcia, no bo może mi spaść na głowę, to będzie trzeba wymyślić coś innego. Czyli na razie sobie w takiej kolejności zróbcie. Pierwsze, ja dostaję na głowę, on się zasłania. Ewentualnie może kiedyś tą przeciwodpowiedź sobie poćwiczyć. Drugie, zwód głowa-noga. I trzecie, muszę mu stworzyć zagrożenie, niech weźmie zasłonę, ale nogę też broni i trafia w głowę. Tak szybciutko też, po 2-3 razy, żeby każdy zrobił, a zaraz spróbujemy sobie z tej sytuacji wyjść. No, końcóweczka, także jak jesteście zmęczeni, to tak mówię, że tylko wytrwajcie jeszcze chwilkę. Już tutaj niektórzy mieli trochę problemów, wiem, że wchodzimy już w takie sekwencje, które są coraz dłuższe, coraz jest tego więcej. Wyszliśmy sobie od tych prostszych, no ale też na koniec chciałem tym osobom, które te wszystkie podstawy znają, też dać kilka takich działań, powiedzmy, no mniej oczywistych. No i tak ostatnie już w takim najwyższym poziomie skomplikowania. Będzie takie, że natknęliśmy się na przeciwnika, który, no jeśli chcemy go gdzieś tam zaatakować na tą nogę, czy na głowę, to broni dobrze i jednego, i drugiego, bo jak go atakuje na głowę, to chroni głowy, jak go atakuje na nogę, to zabiera nogę, a bardzo często, wiedząc, że ja robię z wody, on zrobi po prostu oba jednocześnie. Czyli po prostu sobie zabierze oba, a jak ja tutaj machnę, to już dostanę w głowę. Czyli robię mu zagrożenie na głowę, żeby na pewno przyjął zasłonę, a nie, żeby mu nie przyszło do głowy na razie od razu machnąć mi cięciem na głowę. Czyli robię zagrożenie, idę po nogę, ale dostaję. I kilka razy się tak dać trafić. Tylko ten ostatni wariant. Pach, pach. Raz. Dwa. Hop. I za trzecim razem spróbować sobie z tego wyjść. Czyli byłem w wypadzie. Zamroźmy na chwilę. Leci na mnie to cięcie. Musi być na tyle stabilny, żebym nie poleciał już tutaj na łeb, na szyję, bo nie zdążę wyjść. Padnę na to. Tylko wróć do postawy. I powoli. Na tyle stabilny jestem, że jeszcze chcę uciec przed tym, ściągając rękę. Czyli nie tniemy teraz z tej strony, bo ta ręka będzie tu wyeksponowana. Pokazuję tu, tnę tu. Widzę, że nie udało się. Ręka tam, daleko. I zabieram ciało, tak żeby nie dostać już tym. Hop, hop, hop. Parę razy się dać trafić, a za którymś razem, jak już sobie wyczujecie, w jakim rytmie przeciwnik się broni, to spróbować wyjść. Już mamy połowę sukcesu, jak nie więcej, no bo nie dostaliśmy tym wszystkim. A zaraz my sobie jeszcze pokombinujemy, jak przeciwnika trafić z tego. Czyli. Hop, hop, dałem się trafić. Hop, hop, dałem się trafić. Muszę zrobić zagrożenie, żeby wziął zasłonę. Bo jak nie zrobię zagrożenia, to on mi tutaj wyprostuje rękę i nie siedzi. Hop, hop, trafię. Hop, hop, hop. I uciec mu tutaj. Przyspieszyć, zgiąć nogi tak, żeby mnie nie trafił. W drugą stronę, Piotrek, spróbuj. Czy atakujesz? Tak. No właśnie. Na razie tylko tyle i aż tyle, no bo to wcale nie jest proste się z tego wypadu jak harmonika zwinąć. Po kilka razy. Dobrze, dobrze, na razie tak. I ty, Alan, idziesz głowa, noga, ty dobrze wziąłeś zasłonę. I ten, no, tylko jak tutaj Alan został, to go traf. I ty zostań parę razy. Raz zostań, tylko tak stabilnie, żebyś ten mu tej głowie podał. A za którymś razem
jak tu machniesz, to spróbuj uciec jeszcze. Tak, na razie staramy się nie wpaść na tą zasłonę. Czyli tak. Nie, czekajcie. Z wodę. Za każdym razem zwód głowa, noga. I tak, on broni głowy i nogi i trafia cię w głowę. Broni jeszcze raz, głowy i nogi trafia. I za którymś razem, tak, raz. I za którymś razem starasz się to zrobić tak, że już widzisz, co on kombinuje. Broni się, ale zaraz ci spadnie na głowę. Więc uciekasz z tego wypadu. No i staraj się zrobić na tyle stabilnie teraz, żebyś był w stanie uciec przed tą jego bombą na głowę. O, 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 o to chodzi. I to już właściwie będzie ostatnia rzecz. Czyli spróbujemy sobie jeszcze to cięcie wykończyć tak, żeby przeciwnika trafić. Chodź, Piotrek. Czyli teraz tak, mamy tego przeciwnika, co reaguje na jakieś nasze natarcia, na zwody, no taką obroną wszystkiego. Tu. I potem jeszcze spada tą bombą. Strasznie ciężko jest go trafić, a on jeszcze tutaj grozi mocnym natarciem. Ważne jest to, że tym naszym natarciem z Hanging Guard skłaniamy go do zasłony, bo dzięki temu on nas nie trafi od razu. I ten jego ruch, bo jakby Piotrek szedł od razu po nogę, to ja go tutaj będę bił. I nawet przy dublu to jest raczej, no tak z punktu widzenia prawdziwej walki, lepiej dla mnie, tak? No bo on mnie w nogę, ja go w głowę, tak? Czyli ponieważ skłania mnie do zasłony, to już tutaj nie trafię go od razu, tak? Czyli troszkę mnie opóźnia, a potem jeśli będę spadał, to cięcie będzie za maszyste i może mnie troszkę jeszcze przeważy, zwłaszcza przy użyciu ciężkiej szabli, no o czym przecież teraz mówimy. I teraz chodzi o to, że ja atakuję, Piotrek bierze zasłonę, wychodzę i mogę od razu jakieś cięcie wyprowadzić. Czyli są dwa warianty tak naprawdę. No i jak on tutaj spada, to mogę sięgać po jego rękę. Hop. Sięgać po rękę, albo jak wyjdę za daleko, to po prostu po przepuszczeniu jeszcze pójść własnym wypadem. Raz. Czyli to jest to, co sobie ćwiczyliśmy. Natarcie wypadem, powrót, natarcie wypadem, tak? Natarcie, powrót całkowicie do postawy zasadniczej, złączonych nóg i jeszcze raz natarcie. I tą wersję sobie spróbujemy, bo ona jest troszkę prostsza i skuteczniejsza. Czyli był wariant, gdzie ja dostaję w nogę, przepraszam, ja dostaję w głowę. Był wariant, gdzie wychodziłem z tego zagrożenia, a teraz szybko ściągam rękę z powrotem. Hop, pa! I trafiam go jeszcze raz. Wykorzystuję ten pęd, ta szabla cały czas płynie. Ja mogę nią sobie machnąć tutaj i go jeszcze sięgnąć, ale to jest dość krótkie, jest szansa, że on się zwinie i mi się nie uda. Dlatego pach, zwijam szablę na tą stronę, wracam i od razu w ruchu wyprowadzam cięcie. W drugą stronę. Ja się na jego zagrożenie zwijam i odpowiadam na głowę. Dokładnie. Jeszcze raz. Bu. Dobrze. Tak. Może z kimś spróbujmy jeszcze. Kto jest praworęczny? Chodź. Masz. Nie, bo ciężko się na ręce, sorry. Dobra, spróbuj. Teraz tak, pójdź wód, głowa, noga. Czyli pokazujesz na głowę, atakujesz na nogę. Ja się obroniłem. Ucieknij, nie daj się trafić. Wyjdź z dystansu. I jeszcze na głowę, właśnie. Tu jak machamy, to możemy sobie tutaj łatwo wrócić, takim płynnym ruchem. Hop! I ta szabla natychmiast znajdzie się z powrotem w ręku i możemy jeszcze raz ciąć. Tu, zobaczcie. Hop! I ona wraca. Hop! Tak. Wracam. Tak. Teraz spróbuj. Czyli tak, twój zwód. Tu, bardzo dobrze. Po kilka razy spróbujcie. Ja będę podchodził. Jak coś, to krzyczeć. Zabierz nogę. Hop! I pach. Jeszcze raz. Pach, pach, pach. Raz. Oczywiście troszkę tam trzeba będzie przyspieszyć. Nie, spokojnie, pójdź sobie po tą nogę, a jak pójdziesz po nogę, ty tak, najpierw bronisz głowy, potem nogi i odpowiadasz na głowę. Zdążysz sobie wyjść z tego na nogach do postawy zasadniczej.
spokojnie, nie wracaj przez hanging guard, jeszcze raz. Ciebie. Tutaj. Pokazujesz, idziesz po nogę, ona za... idź po nogę, wypnij. Ona atakuje, czyli uciekasz na noga. Ucieknij do pisać z właśnie. I tu już ci wraca szabla. Dobre, może być w ten sposób, jest ok. Pokażcie. Spokojnie. Wysoko. Tak jakby tak. No on na razie wiadomo, że on wie teraz, co się będzie działo, ale tak jakby był zaskoczony, no to jednak bierze tą zasłonę, potem zabiera nogę i odpowiada na głowę. Ale ruch jest dość długi. Okej, okay, no to ostatnio. Tak, dobra. I teraz się nie dawaj trafić. Już próbuj wyjść dalej. Hop i od razu cięcie. Okay. W sensie od razu po tym, jak unikniesz, to pójdź cięciem jeszcze na niego. Spróbuj, bo chcę zobaczyć. Coś takiego, tak. I jak on tam machnie... Mam problem z tym, jestem tu. Powolutku, bo nie mam maski. Zasłona, idę tu, tu spadasz, wyszedłem. I teraz jak już sobie machnąłem, to tu. Bo już stąd jest mocna ta zasłona odpowiedź. Już kończymy. Dlatego często to jego troszkę wzburzy, trochę go mu posturę złami. Więc ja będę miał otwartą drogę, jak sobie tutaj wyjdę, żeby jeszcze go dosięgnąć.